Czy on, ona tęskni tej nocy? Czy twoja osoba ukochana, o której myślisz, za którą tęsknisz, tęskni też za tobą? Czy myśli za tobą, o tobie tej nocy? Czy tęskni za tym, co was łączyło? Chodzi o tą noc, o teraz. Zobaczmy sobie, moi kochani. Witam was serdecznie i cieszę się, że jesteście. Proszę was o subskrypcję, jeśli jesteście tutaj nowi, pierwszy raz. Zasubskrybujcie, kochani, mój kanał. Proszę was również o komentarze, czy ta wróżba, czy ten rozkład z wami rezonuje, czy wybraliście dobrą grupę. Są do wyboru dwie grupy dzisiaj, oczywiście. Pierwsza grupa, jak zawsze, tradycyjnie, to talia Lenormanda, ponieważ dużo z was propaguje tą talię Lenormanda i obelisk kryształ cytrynowy. Oraz druga grupa to karty Tarota dla wszystkich tych, którzy lubią karty Tarota i obelisk czerwony. Słuchajcie, możecie oczywiście obejrzeć cały filmik i dwie grupy, ponieważ karty są rozmaite i te dwie talie mogą oczywiście coś uzupełnić, dodać lub jeszcze innego pokazać. Kochani, proszę was również o lajki z kciuczkiem w górę, bądźcie aktywni, pamiętajcie, żebym ja czuła waszą obecność. To mi wtedy ułatwia pracę i znaczy z motywacją wtedy nagrywam dla was nowe filmiki. Kochani, jeśli macie jakieś dylematy jeszcze do końca tego roku, to szybciutko zapraszam was oczywiście na wróżby indywidualne. Napiszcie mi e-maila, jeśli chcecie zamówić wróżbę indywidualną, a ja powróżę wam wtedy na podstawie dat urodzenia i zdjęć. Umówimy się na konkretny termin. I powróżę wam przez WhatsAppa lub Messengera. Zapraszam na wróżby indywidualne. Napiszcie mi e-maila. Ja wam oczywiście wyślę opcje takich wróżb, zestawy i warunki. Dziękuję serdecznie. I zaczynamy. Wybraliście już pierwszą lub drugą grupę, więc zaczynam od kart Lenormanda. Czy tęskni twoja osoba ukochana tej nocy? Więc tutaj już jest, myślę, jakaś zdrada, jakieś kłamstwo, jakieś oszustwo, za dużo komplikacji, być może nawet trójkąt, niemożność wyjścia z tych problemów, komplikacji, zawikłań i rozterka, w którą stronę pójść, co zrobić, kogo wybrać, co wybrać. Potrzebna byłaby rozmowa, wyjaśnienie, ale jest jakaś nerwowość, niepokój. Myślę, że ta osoba nie tęskni, ponieważ sytuacja się za bardzo skomplikowała u was lub między wami. Dziękuję grupie pierwszej i zapraszam grupę drugą, czyli karty Tarota. Czy osoba ukochana tęskni? Ta
osoba chciałaby coś wyjaśnić, jest coś niewyjaśnione, ma nadzieję jeszcze, że da się coś wyjaśnić, ma nadzieję, że jeszcze wszystko pójdzie dobrze. Tutaj jest znowu też jakiś trójkąt. Słuchajcie, patrzcie, jak podobnie. Trójkąt. Ta osoba jakby się bawi lub chodziła na imprezy lub był jakiś trójkąt rzeczywiście. Konkurencja, rywalizacja. Też być może jakieś sprzeczki, kłótnie, rozpychanie się łokciami, udowadnianie sobie silnego ego, sprzeczki, ale jest również trójkąt i ta osoba nie może się zdecydować sama, czego chce i nie może się zdecydować na jedną z tych osób. Słuchajcie, to samo. To samo nam wyszło. Też jest potrzeba tej wyjaśnienia czegoś, rozmowy, nadzieja na wyjaśnienie, ale nie ma tęsknoty. Nie ma tęsknoty. Wręcz jest też niezdecydowanie. Być może jakaś iskierka nadziei jest, chęć rozmowy jest, ale nie widzę tęsknoty. Słuchajcie, takie same są dzisiaj te dwie grupy. Napiszcie mi, co o tym myślicie, kochani. Nie ma tęsknoty, nie widzę tęsknoty w tym rozłożeniu kart, w tych konstelacjach kart. Przykro mi, ale tak dzisiaj wyszło i to jednogłośnie w dwóch taliach i w dwóch grupach. Dziękuję serdecznie. Zapraszam oczywiście codziennie na mój kanał. Bądźcie aktywni. Do usłyszenia już wkrótce.